Witam Was w kolejnym dniu. No, tak jak wspominałem, vlogi wyjazdowe już są zakończone, bo sezon wyjazdowy się kończy. Chorwacja była, Węgry były. Z racji tego, że jak widzieliście we wcześniejszych filmach, że nabyliśmy nowy namiot, no pasowałoby go przetestować, chociaż weekendowo. Dlatego wybieramy się w jedno miejsce. Jedziemy. Głównie kierowaliśmy się do miejscowości Przyjezierze, tam gdzie byliśmy kiedyś, ale po drodze znalazłem jeszcze Jezioro Licheńskie i tam jest kemping u Sikory. Jedziemy zobaczyć, czy tam się zatrzymamy, czy nie, czy będzie lepiej niż w Przyjezierzu. Na pewno to jest mniejsza miejscowość, tak? To jest taka bardziej agroturystyka, no ale zobaczymy, jak to wygląda. Jedziemy pierw zobaczyć, ocenimy, czy się rozbijemy tu, czy jedziemy jednak te 15 km dalej. Także pogoda nam dopisuje, mamy godzinę 8, jest 21 stopni, dzisiaj przewidywana jest 30 stopni. Także myślę, że to ostatni weekend sierpnia, ostatni weekend wakacji. Ciekawe, czy będzie dużo ludzi, czy już ludzie zaczynają powoli zjeżdżać. Czas pokaże, zobaczymy. Dobra, tymczasem jedziemy zobaczyć te tereny. Byliśmy na tym kempingu u Sikorskich. Sikorsy czy Sikory? Nie wiem. No jest, bo mamy woda, kurczę, strasznie ciepła. A żliwie zdziwiony jestem. Ale jakoś kurczę, nam to nie zauroczyło nas to miejsce, nie urzekło nas to. Jedziemy do naszego Przyjezierza. Tam jest przede wszystkim większa baza turystyczna. Ze względu na to, że są sklepiki, nie sklepiki, takie rzeczy. Dlatego jedziemy tam. Mamy raptem, nie wiem, około 10-15 km, z tego co się orientuję, zaraz sprawdzę dokładnie. Pojedziemy sobie tam, no. Tutaj też nie jest źle, no. Trasa, dobra. Ja w tą trasę idziemy tam. Jednak jesteśmy w naszym Przyjezierzu, gdzie spędzamy czas. No, co roku. Namiot rozłożyłem. No, myślałem, że będzie szybciej z tym namiotem, ale sznurki się dołożyło, a to tą matę. I zeszło też około 30 minut. Leje się ze mnie, jak nie wiem. Fajnie tu jest, bo mamy, o, stolik. Jest stolik, jest zadaszenie. Tam są łazienki, pod prąd muszę teraz podpiąć, a tak się prezentuje nasz namiot. W zeszłym roku byliśmy tam, w tamtym miejscu. Tam byliśmy rozbici. W tym roku jesteśmy tutaj. Bardzo fajnie, o, tu wiatrek fajnie wieje. I tak, stwierdziliśmy, że wejścia nie ma od tej strony, tylko mamy wejście od tej strony tylko. Dlatego, że tu jakoś wygodnie nam jest. Bo tu będzie słońce nam waliło od tej strony, to mamy zacienione, żeby nie było za gorąco. Zacienione jest. A, jeszcze muszę rozciągnąć ten kabel. Dobra. A to gdzie? Nie. A, no to później na leżaki, no. No dobra. Ja rozkładam prąd. Podciągniemy prąd. Trzeba lodówkę przenieść. Fajne są przejścia na kable. Starczy mi. Podłączymy, zobaczymy. Troszeczkę za dużo rozwinąłem, ale o, będzie dobrze tak. I tu jest też przedsionek, tu teoretycznie powinno być wejście, z tej strony. Bo jest zadaszone. Się wchodziło pyk, pyk. O, tu powinno być wejście z tej strony. Ale ze względu na to, że tu mamy siatkę, mamy ciasno, to zrobiliśmy to tamte, gdzie będzie auto stało. A tu będzie miejsce na, nie wiem, na butek by padało w razie czego. Trzeba, ma nie padać. Na weekend to takie rozbijanie, to wiecie jak to jest. No dobra, ogarniemy ten bałagan i można piwo otworzyć. No, chwilę odpoczyliśmy. Idziemy na plażę zobaczyć, jak tutaj jest w tym roku. W zeszłym roku tu byliśmy. Zresztą dziś Wam dam linka do filmu zeszłego roku, gdzie byliśmy, też już zwiedzaliśmy. W tym roku jest, bynajmniej w ten weekend, jest ostatni weekend sierpnia. Film się pewnie pojawi za jakiś tydzień. Jest bardzo mało ludzi, jak na tą porę roku. Ale rowerku widzę, zobaczcie, sami już widać. To werków jest kurde sporo na wodzie. Ale wody z roku na rok jest coraz mniej niestety. Wody dużo ubywa. Przez to, że jest ta kopalnia odkrywkowa. Bardzo wody jest coraz z roku na rok jest coraz mniej. Okularów nie wziąłem, mój błąd. Także tutaj przez to jest, tam jest kąpielisko, gdzie jest ratownik. A tutaj trochę wycięli te krzaki, nie? Powycinali krzaki trochę, ale z roku na rok jest coraz mniej wody. Naprawdę. W tym roku jest o jakieś... Czy te w tym roku w ogóle jest susza. Panuje. Ale tu jest o jakieś dobre 4 metry mniej wody. Spokojnie. Naprawdę jest, kurczę, bardzo... Od jakieś 4-5 metrów, zobacz tam nawet jak widać. 4-5 metrów spokojnie jest dalej woda. Tu były krzaki dawniej, pamiętasz? I tu się rozbijaliśmy. No. Także wody jest coraz mniej niestety. A dawniej woda sięgała aż tu, jak te brzuski są. Tutaj, a też jak molo widać, to do połowy mola była woda. Ile wody już zeszło. Masakra. Jak nic z tym nie zrobią, to niedługo to jezioro niestety zniknie. Taka wada będzie. Ale jest bardzo fajne miejsce. Idziemy zobaczyć, jaka temperatura wody panuje. O, woda cieplutka, naprawdę woda cieplutka. Woda jest czysta, tylko przez to, że jest piasek, to znowu już widać zamulenie, ale woda jest cieplutka, ale no bardzo mało wody. Jest około 15 metrów, jak tu zmierzyłem, 15 metrów jest mniej wody. No zobaczcie sami po tej plaży, no. W zeszłym roku woda sięgała gdzieś tak dotąd i aż sięgało tutaj chwilami nawet. W tym roku już jest wody tyle mniej. Z roku na rok jest coraz mniej wody, niestety. Także trzeba coś z tym naprawdę zrobić, bo to no, grozi katastrofą. No, słodkiej wody w Polsce jest w ogóle coraz mniej. A tutaj to bardzo to widać. Gdzie to? Tutaj to już woda była. Tu już woda była dawniej. W zeszłym roku tu już wchodziliśmy do wody. Strasznie się dzieją rzeczy. Szedłem sobie wzdłuż teraz wodą. Od tej strony, no dla dzieciaków fajna, bo się do kolan woda no jest bardzo fajna. Później robią się taki muł, a dalej po mule jest już no, roślinność. Na ile wypłynąłem, no mnie po brzuchu smyrały. A dalej za tym molem jest fajnie, bo no też dla dzieci no płytko jest niestety. Ten poziom wody jednak te 15 metrów swoje zrobił, że zabrał tej wody. Że raptem 7 metrów tylko jest kąpieliska dla dzieci. Przez to jest mniej ludzi. A później już jest głębiej. Ale dla mnie bynajmniej lepiej, bo mogę pływać swobodnie sobie. Nic mi, żadne muł, żadne glony, nic mi tam nie przeszkadza. A tak to tutaj to jest problem. Także idziemy tam się rozbić. Zobaczcie, jaka duża plaża tu jest. Miejsce dla ludzi naprawdę jest sporo, ale niestety wody coraz mniej i przez to coraz mniej miejsca oblegane. Mam nadzieję, że to kiedyś poprawią. Ten stan wody się zwiększył. Idziemy teraz do sklepiku kupić mleko do kawy, by na rano było. Gdzieś to był sklepik, jak dobrze pamiętam. To jest cała główna ulica, gdzie są wszystkie restauracje, a sklep był tam dalej chyba. Sklep jest tutaj, z tego co się orientuję. A delikatesy tam są. Idziemy. Może jakiś koncert będzie, teraz trzeba zobaczyć. Ale 25 sierpnia to już było. Czas przygotować obiadek. Dzisiaj na szybko, będzie przygrzewane tylko, bo mamy z domu wzięte leczo. Garny nasz turystyczny, leczo jest i sobie, o ale pychotka będzie. Zmniejszymy gaz troszeczkę. No, dzisiaj wiecznie. Nie ma osłony, nie ma takiej. Mogę na ziemi zrobić, ale już robię tutaj. No, no tak właśnie się na kempingach przyrządza posiłki. My akurat na weekend, to także na szybko. To co w domu było, akurat było leczo zrobione, to dzisiaj tam leczo. 2 słoiki jeszcze wokół, także 2 obiady spokojnie można opędzlować. Pewnie kolację może jakąś pójdziemy. Jakąś rybkę może zjeść, coś, jakiś sobie hot doga. Czy jakąś potrawę inną. Ale na kempingach urok swój ma taki właśnie, przygotowanie własnych posiłków. Tak się prezentuje biwakowe jedzenie, lecz własnej roboty nie kupne, żona zrobiła. Także można to zjeść na obiadek. Wczoraj było robione. O, proszę bardzo, jedzie też Esmaxik. Tak jak mój, troszeczkę to jest złotawy kolor i chyba to jest wersja benzynowa. Tak, wersja benzynowa. No ale mniejsza o to. W ogóle mało osób, macie na kemping. Jest tyle miejsca jeszcze. Przed tym jak byliśmy tutaj w zeszłym roku, w lipcu, też na weekend, piątek, sobota, niedziela przyjechaliśmy. To było bardzo dużo przyczep kempingowych. Teraz jest mało. Podejrzewam, że jest to spowodowane tym, że ten stan wód jednak się obniżył i przez to ludzie przestali tu przyjeżdżać. No jednak, żeby się kąpać, no to trzeba... No to woda dalej trzeba wejść i ten muł jednak się sięga. No tak do kolan, dla dzieci do kolan to jest, znaczy dla mnie do kolan to jest dobrze, później się muł robi. Dalej gdzie jest wyznaczone kąpielisko, no to jest tak do pasa dla dzieci, natomiast taratem kurczę no 7 metrów tego jest, no to jest mały odcinek. To jest tam dużo osób. Za bojami, no już jest lepiej, za bojami jest lepiej, bo jest głębiej i nie ma takiego mułu, no. Że można sobie pływać. Jak ja lubię pływać, także dla mnie to nie jest problem. Przy dzieciach, no to przy wodzie, jednak tak do kolan dzieci to takie małe, spokojnie mogą się bawić. Ale stan wody jednak swoje dużo zrobił. Dużo osób odeszło od tego. Czas na poprawę. Idziemy zobaczyć, gdzie jest zmywania. Czy coś się zmieniło od zeszłego roku. Mam garki do umycia i 2 miseczki. Od razu zmywa, żeby nie było. O, tu wolno palić. To są zmywania. No dobra. Przy okazji jeszcze zobaczymy lodówkę. W lodówce sporo rzeczy jest. Wziąłem gąbki, musiałem sobie radzić bez gąbki, ale takie umycie na szybko dało radę. Także można sobie poradzić, ale muszę wziąć następnym razem gąbkę. Dobra, idziemy z powrotem. A po opalaniu czas na nowego grillka. Rozpalamy sobie brykiecik i sobie zrobimy kiełbaski. O, kupiłem fajne serki, pokażę wam. Ostatnio już kupowałem, już to jest sprawdzone. Z Biedro oczywiście. Serki z papryką chili. Talarki serowe do smażenia i grillowania. Powiem, że rewelacja sprawa. Wyjmę z tego opakowania, wam pokażę. Czekajcie. Tak się prezentują. Powiem tak, z reguły grillowałem serki pleśniowe, ale to jest 100 razy lepsze. Naprawdę, fajnie na chrupko się zrobi i w środku miękkie, a na zewnątrz chrupiące. Rewelacja. takie właśnie dzisiaj sobie też na grilla zrobimy. Także czas na grillowanie. Muszę wziąć, żeby to mi się rozżerzyło. Chyba wezmę sobie szufelkę. Masz tą szufelkę? Daj mi szufelkę chwilę. O, sobie nie wziąłem dmuchawy, ale szufelka też swoje zrobi. Tu jest fajne o tyle miejsce, że tak. Idziemy na plażę sobie. Idziemy na plażę, to sobie siedzi na plaży, a potem sobie ciszę, znaczy ciszę. No jak zacznę tutaj grać, pewnie muzyka będzie jakaś. Nie na kempingu, ale tam w okolicznych barach. Ale tutaj to ogólnie jest ciszło. No. Dojechały jeszcze chyba trzy przyczepy. Także jeszcze weekend, jeszcze ostatni weekend sierpnia i będzie jeszcze trochę ludzi. No. Ale fajnie, mieliśmy sobie prysznic. Prysznice są tutaj o tyle minus to w kempingu, że prysznice są w godzinach 18:23 i chyba 8:10 bodajże. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. No, jednak chciałbym na przykład do 12 iść prysznic, tylko że na cały czas musi być woda ciepła. A tak to mam pewność, że woda będzie ciepła rzeczywiście w tych godzinach. Dobra, bo tu macham, a tutaj gadam, kamera się trzęsie. No i grillek jest zrobiony. Ale serki dobre wyszły, muszę na boczek już zrobić, bo już lubię takie jak chrupiący. Kiełbaski też już są. Też muszę na boku na razie odstawić, bo akurat jemy. Także muszą być na boku, żeby tylko... O, spadło mi. Żeby tylko było ciepło. O, na boczku. I my sobie zjemy teraz to, co nałożyłem. Jakie mamy dobre jedzonko. A jakie fajne kubki mamy, pokażę wam. Żonie kupiłem kubek. Grażyna, ja się zmienię. O, na swoją żonę mówię Grażyna. Są takie kameleony. Takie fajna motywacja. A ja mam standardowy swój, zawsze wyjazdowy. Witaj przygodo, ahoj. No dobra, to teraz sobie jemy kolację, a później pójdziemy na miasto, znaczy na miasto. Zobaczymy, coś tu święci. Wieczorne szybkie zmywanie, żeby rano jeszcze nie było trzeba zmywać. Że po kolacji jest pozmywane, posprzątane i będzie na śniadanie będzie przygotowane. Nie będę musiał już rano wstawać i zmywać. Także pozmywaliśmy. Żona pozmywała. O, przepraszam. Żona pozmywała, nie ja. Oczywiście tak. Żona pozmywała. Zawsze ja rano zmywałem, ale dzisiaj żona stwierdziła, że ona pozmywa wieczorem. I to możemy się przejść swobodnie na miasto, duże słowo, w cudzysłowiu. Będziemy się przejść, zobaczyć, co tam słychać. Bo słychać. Idziemy, zobaczymy, jak miasto wygląda. Moja Graszka już zaczyna tancować. Idziemy, ludzie się bawią powoli. No tak grają, blisko u nas, no. Ta muzyka już dalej będzie, a to tak u nas grają galancie, no. A przejdziemy się, zobaczymy do końca. I może wrócimy tutaj, no. Nie idziemy chodzić? Tu od razu? Idziemy się bawić tutaj? No to chyba idziemy, to się bawi w takim razie, no. Będziemy się bawić także. Żegnamy was, my jedziemy tancować, bawić się, spotykamy się jutro rano, a my to mamy wieczór dla siebie i idziemy się bawić. Mamy godzinę już 12:30 w nocy. Sprawdzimy, jak tam się bawią. Dzisiaj mamy wieczór taki taneczny. Tam fajny lokal był, bardzo fajny. Powiem wam, że bo się wybawili. A teraz idziemy dalej. Witam Was w nowym dniu. Jesteśmy drugi dzień na tym kempingu. Dzisiaj już wracamy do Łodzi. Namiot już schowaliśmy. Mamy godzinę około po 12. Namiot schowany, część rzeczy pochowanych, ale ze względu na to, że jest pogoda i do Łodzi mamy jakieś 2 godziny drogi, stwierdziliśmy, że zostajemy tutaj sobie do wieczora. Idziemy jeszcze na plażę, bo trzeba korzystać z ostatnich praktycznie pogód, bo jutro już zapowiadałem deszcze i już ochłodzenie. Teraz będzie około 28-30 stopni, także jest cieplutko. A przyszły tydzień ma być już chłodny. Następny weekend też, także następny weekend na pewno nie przyjedziemy, bo będzie deszczowy. O. Bo chłodno to jest zupełnie sprawa, ale ma być deszczowo. To musimy sobie odpuścić. Może za 2 tygodnie będzie pogoda, też tu wrócimy. Bo nam się bardzo spodobało. Teraz pod tym namiotem naprawdę jest komfortowo i przestronnie. Kurczę, dużo miejsca, swoboda. I nie musimy się niczym martwić, także to nam się podoba. Także idziemy teraz jeszcze sobie na plażę.